Na poznański dworzec główny dotarliśmy około godziny 12 7 marca. Głównym powodem naszego przyjazdu było poszerzenie wiedzy na temat Stanisława Barańczaka. Najpierw zatem udaliśmy się do liceum, do którego uczęszczał ten znany polski poeta, tłumacz, a także eseista. Liceum imienia Karola Marcinkowskiego. Odwiedzanym przez nas liceum akurat odbywał się 15. Poznański Festiwal Teatrów Marcinek 2015. Obejrzeliśmy zatem półgodzinny spektakl zatytułowany Wieczór Trzech Króli. Po obejrzeniu spektaklu zwiedzaliśmy budynek szkolny, a pani Patalas miała okazję usiąść w swojej dawnej szkolnej ławce. Następnie, spacerując, przeszliśmy na rynek, gdzie mieścił się nasz hostel. Stanisław Barańczak, nie używać słowa wygnanie, fragment. Stać obiema stopami na twardym gruncie tej chwili, gdy kostka jezdni podbiega za kosem, uderza piekąco w podeszwy i wytracając pęd, łomocząc trampkami w licealnej torbie, zbaczasz łukiem na chodnik. Te trzy, dokładnie trzy kroki, a siedemnastka wlecze swój ciemnozielony zgrzyt po przeciwbieżnym łuku szyn za róg Mielżyńskiego i Fredry. W hostelu mieliśmy czas wolny, aby zjeść obiad i zaglądać do Muzeum Narodowego w Poznaniu. O godzinie 17.30 spotkaliśmy się z Adamem Szczucińskim, pisarzem i lekarzem, a także członkiem redakcji Zeszytów Literackich, w kawiarni u przyjaciół. Wysłuchaliśmy opowieści o Stanisławie Barańczaku, Josifie Brodskim, ich wierszach w kontekście medycyny oraz o Wenecji. Na zakończenie dnia wybraliśmy się do Teatru Ósmego Dnia, aby wysłuchać wierszy oraz fragmentów esejów czytanych przez Ewę Wójciak, Tadeusza Janiszewskiego, Marcina Kęszyckiego i Adama Borowskiego. Podczas tego wieczoru zatytułowanego Między Rudą a Rdzą w połowie czasu obejrzeliśmy również film Stanisław Barańczak in memoriam ze zdjęciami autorstwa Joanny Helandy. Do Warszawy powróciliśmy rankiem następnego dnia. Wyjazd do Poznania wspólnie uważamy za bardzo przyjemnie spędzoną i interesującą weekendową wycieczkę.